panią udział w filmie o Anie. To doświadczenie trudne, czy w jakimś stopniu dobre, oczyszczające? Jeśli miałabym powiedzieć, to jest dobre, na pewno jest oczyszczające, ale jednocześnie też mam ją ciągle na żywo. Jest to też bardzo dobre doświadczenie dla mnie jako matki, no, która straciła córkę, ale też ważne dla ludzi. To jest przekaz, który pozwala kobietom, przede wszystkim kobietom, udowodnić, że można połączyć pracę z wychowaniem dzieci. Dużo widzę w dzieciach Anię. Oliwka, mimo że przypomina dużo Jarka, ale to jest też Ania, bo widzę jej zachowanie, jej uśmiechy, więc to jest cała Ania. Jednak mimo wszystko jest cała Ania. Chłopcy to jest podobieństwo, ale mają swoje takie jakieś oddzielne jakieś zaopatrzenie w sensie nauki, zainteresowań, ale Oliwka jednak poszła w ślady Ani. A czego Ania swoim życiem i postawą nauczyła panią? Czego mnie nauczyła? Trudno powiedzieć, ale myślę, że też takiej miłości, bo wzajemnie żeśmy się kochały i też takiego spokoju. Ona była bardziej tak, mimo że ja byłam taka matka wariatka, jak to się mówi, ciągle lękliwa, to ona zawsze mówiła: mamo, nie martw się, zawsze będzie dobrze, zawsze tu. Więc ja myślę, że też takiego nie bój się, będziesz się martwiła, jak coś nastąpi. Także w ten sposób mogę to zinterpretować. No, była wspaniałą matką i też wspaniałą córką i siostrą. Wspaniała dziewczyna. Często mam i w snach, i tak jak mówię, czasem jak właśnie jestem z dziećmi, na przykład ruchy Oliwii malując się, czy na przykład Jasiu jak śpi, bardzo często przypominają mi Anię, więc to jest też takie dla mnie ukojenie, że jednak nie mam córki, ale ta część jest duża właśnie w dzieciach.